Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Dziennikarski Poker, a jak środa, to oczywiście pan doktor Jerzy Targalski. Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Drugim gościem będzie były polityk Stanisław Pięta, a teraz przypominam Państwu nasz adres mailowy dp@telewizjarepublika.pl, bo tam Państwo piszecie sugestie, o czym mamy rozmawiać i propozycje gości. Panie doktorze, naszych internautów i telewidzów rozgrzewa reforma wymiaru sprawiedliwości. Przypomnę, najnowsze badanie okazuje się, że większość Polaków uważa, że Trybunał Konstytucyjny jest najważniejszym organem, który stanowi prawo w Polsce. I co ciekawe, również większość Polaków uważa, że nie należy wiązać praworządności z pieniędzmi, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Jest też spora grupa, która uważa, że należy wiązać, no ale większość uważa inaczej. A tymczasem pani Sylwia Spurek domaga się tutaj Twidiej, proszę bardzo, domaga się, żeby pani Jurowa bardziej intensywnie działała, jeżeli chodzi o Polskę. No przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że Trybunał Konstytucyjny nie stanowi prawa, tylko wydaje wyroki o zgodności prawa z konstytucją. Tak, ale chodzi o uznanie, że jest to najwyższy organ, do którego można się odwołać, jeżeli chodzi o stanowione prawo. Także nie ma że Unia nie jest ważniejsza od Trybunału Konstytucyjnego, czyli że TSUE nie jest ważniejsza od Trybunału. Tak, no należy wreszcie postawić sprawę jasno, że konflikt, który mamy w Polsce, to nie jest konflikt z sędziami zdeprawowanymi, to nie jest konflikt z Targowicą, tylko to jest konflikt z Berlinem, który ma do dyspozycji trzy armie. Brukselę, TSUE i Targowice zdrajców w Polsce. No to czyli jednak Targowica jest. No tak, ale to nie, to jest tylko instrument w rękach Berlina, czyli walka z instrumentem nic nie da. Trzeba jasno powiedzieć, że przeciwnik jest w Berlinie i jeżeli temu przeciwnikowi się nie oprzemy, nie sprzeciwimy, nie wygramy z nim, to będziemy się bez przerwy męczyli tutaj z Targowicą. To jest tylko wypustka Berlina, to nie jest żadna siła samodzielna. I jeżeli jasno się nie postawi sprawy, że to jest kwestia naszego konfliktu z Unią, bo to jest Unia Niemiecka, i nie rozstrzygnie się tego, to będziemy się tak bez przerwy męczyli, udawali, że jest jakaś opozycja i opozycja walczy z rządem. To nie opozycja walczy z rządem, to Berlin walczy z rządem. I teraz, kiedy Unia Europejska chce narzucić podatek od mięsa, trzeba jasno powiedzieć, chcecie rządów Unii Europejskiej, to będziecie płacili 20 zł więcej za kilogram mięsa. Jak Polacy chcą być głodni, to nie głosują to na... chodzi o... Panie doktorze, no nie czyta pan na przykład właśnie tego, to co pisze pani europosłanka Spurek. Ona uważa, ale dobrze, że... ale pani mówi o jakichś pensjonariuszach psychiatryka. No. Nie, to przepraszam, przepraszam, to nie jest pensjonariusz psychiatryka, tylko to jest pani europoseł, przypominam. No ale powinna znajdować się w jakimś dziale zamkniętym. Jest pan doktorem? Słucham? Jest pan doktorem? Pan jest doktorem nie historii, trzeba być doktorem, a nie lekarzem, żeby rozpoznać, czy człowiek jest normalny, czy nie, czy ma problemy. Czy zauważył pan, że, w ogóle nie słychać nic nie wiadomo na temat pani Jachiry, że jakoś się partia schowała troszkę? No to ją schowała tylko na moment, zaraz ona nie wytrzyma, bo jakby to powiedzieć, celem jej istnienia jest lansowanie się, więc musi zaraz gdzieś tam wyskoczyć i coś pokrzyczeć, żeby pokazać, że ja tu jestem, ja istnieję. No. Tak samo jak Korwin-Mikke, on musi też wyskoczyć i powiedzieć, ja istnieję, proszę, proszę, tutaj jestem. Właśnie, no sam pan wywołał temat, bo chciałam zapytać, ponieważ państwo też pytacie w swoich mailach, że pan doktor skomentował fakt poparcia przez Konfederację, bo to tak odbierają nasi telewidzowie, że to nie jest sam Janusz Korwin-Mikke, poparcia Bronisława Komorowskiego. Dość zaskakujące poparcie. Nie, to nie jest zaskakujące, ponieważ przeciwnikiem Konfederacji jest PiS, więc sojusznikiem są przeciwnicy naszego przeciwnika, tak? A poza tym jest jeszcze kwestia psychologiczna. No, młodym korwinistom udało się powstrzymać Korwina od kandydowania
wyborach prezydenckich. Myśli pan, że to jest kwestia powstrzymania, że to nie jest rozgrywki wewnątrz Konfederacji? No ale to można to nazywać rozgrywkami, a można nazywać w ten sposób. Chodzi generalnie o to, że Korwin-Mikke przecież jest chory z tego powodu, że nie kandyduje, że nie jest kandydatem Konfederacji. Co więcej, musiał być dla niego silny nacisk ze strony innych korwinistów, żeby jednak sam nie startował, skoro nie startuje. I wobec tego on musi zaznaczyć, że istnieje, bo inaczej no to co, znikłby ze sceny. No więc będzie wyskakiwał co 5 minut i albo wychwalał, jak to było dobrze za Hitlera, albo właśnie udzielał poparcia Komorowskiemu, no cokolwiek, byle tylko zaistnieć. Myśli pan, że to tylko poparcie, być. Że to, że udzielił poparcia Bronisławowi Komorowskiemu, to jest chęć zaistnienia tylko i wyłącznie, czy to jest jeszcze jakieś głębsze dno w tym wszystkim? Nie, no są dwie przyczyny. Pierwsza to jest głównie moim zdaniem psychologiczna, no bo co tu wymyśleć, żeby być oryginalnym i żeby o mnie mówili, tak? A druga sprawa to jest taka, że dla korwinistów przeciwnikiem jest PiS, więc powiedziałem, no to jest kwestia taktyki. Przeciwnik naszego przeciwnika jest naszym sojusznikiem. Ostatnie badania poparcia partii politycznych wskazują na to, że Konfederacja ani nie rośnie, ani nie spada. W pewnym momencie spadła i się zatrzymała na tym poziomie. Nie zyskuje nowych zwolenników. Natomiast są przepływy poparcia. Według tego sondażu PiS też ma się mocno. Natomiast są sondaże pomiędzy Lewicą a Platformą. To znaczy Lewica przepływa do PO. Poparcie, nie mówię tu o posłach. Z czego to wynika? No to są stałe wahania. Prawdopodobnie dlatego, że wyborcy w wyborach prezydenckich uważają, że kandydat lewicy nie ma żadnych szans. To po pierwsze. No po drugie, kandydat lewicy jest dość księżycowy, prawda? Więc... No przepraszam, widział pan kampanię, przynajmniej przymiarki do kampanii Roberta Biedronia? Nie, nie widziałem. No to ja panu powiem. To jest ogromne zaskoczenie, bo ja również w Polskim Radiu 24 rozmawiałam z przedstawicielami lewicy, którzy dość umiejętnie uciekają od tego, od tych tematów, które poruszał Robert Biedroń, startując do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy. No właśnie, proszę państwa, parady równości, sprawy płci, mówienie o LGBT. Mało tego, zadebiutował w Parlamencie Europejskim jako kłamca, który mówił o tym, że jak to w Polsce powstają strefy LGBT, jak to są homoseksualiści ciemiężeni, co jest absolutną bzdurą, a teraz od tego ucieka. Najważniejsze, wie pan co jest? Klimat, Zielony Ład, energetyka. To jest to, emerytury, to jest to, co słychać w wystąpieniach Roberta Biedronia. Nie ma w ogóle tego, co było w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale już o ten temat rozmawialiśmy, że tamte tematy nie były nośne, więc zostały schowane. Natomiast Biedroń się kojarzy jednoznacznie, tak? Ale dlaczego uważa pan, że on jest księżycowy? No dlatego, że jego... Chodzi nie o to, co on teraz mówi, ale z czym się kojarzy. I te jego hasła genderystowskie, czy też jego wypowiedzi w Unii, że oto w Polsce jest gorzej niż za komuny i prawda, że rząd doprowadził do, zrujnował Polskę bardziej niż komuniści i tak dalej, no to wszystko jest po prostu karykatura. Dokładnie, że to karykatura, kabaret troszeczkę tak, przypomina. Kabaret i dlatego, no, został, dlatego ludzie uciekają. No, został wystawiony przez Czarzastego, dzięki temu Czarzasty umocni swoją pozycję. A Biedroń jako ostatni członek byłej partii Wiosna zostanie odpowiednio zmarginalizowany. No nie ostatni, bo tam jest jeszcze parę osób w SLD. No dobrze, jeszcze jest może 3 osoby, niech będzie. Ale generalnie rzecz biorąc, tego już nie ma, tak? I wystawiając tego kandydata, Czarzasty sobie zapewnia monopol we własnej partii, nieograniczoną władzę, tak? A ten niech się kompromituje. I w związku z czym wyborcy po ich stronie do poważniejszego kandydata przechodzą, chociaż oczywiście Kidawa Błońska nie jest żadnym poważnym kandydatem, no, więc ale właśnie, nie ma wyboru. Tutaj chcę przejść do kolejnego tematu, czyli kampanii, która już się właściwie rozpoczęła. Mieliśmy
skandaliczne sceny w Pucku, bo to widać, jak postępuje hołota, bo to chyba inaczej nie można nazwać. Okrzyki podczas państwowych uroczystości, no niebywałe. Natomiast pani Małgorzata Kidawa-Błońska dziękuję tym ludziom, którzy stawią, jak to już publicyści nazywają, po pierwsze hołota, bo tego określenia użyłam, to co się pojawia w publicystycznych komentarzach, a drugie określenie, cyrk obwoźny. No tak, ale po pierwsze pamiętajmy, że przez ostatnie 3 lata hołota została przez PiS rozbisurmaniona, bo jest przekonana o tym, że stoi ponad prawem i że nic jej nie będzie. A czy ja tutaj panu wejdę w słowo, a czy nie uważa pan, że właśnie te takie działania, że się nic nie robiło, doprowadziło do tego całkowitej marginalizacji tych ludzi? Bo to jest grupa 10 osób bodajże. Wie pan, co teraz Mateusz Kijowski robi? No jest fryzjerem, nareszcie ma jakąś uczciwą pracę. No, no właśnie, czyli już nie jest trybunem No więc powiedzmy, ludu. Że wychowawczo zadziałało, ale to nie PiS zadziałał wychowawczo, tylko... życie? Tylko życie, bo był za bezczelny, zagarniając kasę, tak? Więc teraz jako fryzjer przynajmniej uczciwie musi wreszcie raz w życiu pracować. Panie doktorze, ja uważam, że to jednak, gdyby były radykalne działania, to zaraz by był krzyk na cały świat, jak to są ciemiężona opozycja, bita i tak dalej. Ale nie, ale to już w tej chwili to, co pan powiedział, że to się w karykaturę przerodziło. Panie doktorze. Przeciwnik musi być przekonany o jednym, że przegra. No i jeżeli go się przekonuje, że wygra i że zawsze będziemy kapitulowali, to się rozbisurmania. Ja uważam... Przecież dlaczego Berlin nas atakuje za pośrednictwem TSUE i Brukseli? Bo wie, bo jest przekonany, nie, jest przekonany, że PiS skapituluje. Gdyby był przekonany, że PiS nie skapituluje, to by się 10 razy zastanowił przed podjęciem jakichkolwiek działań. Ja mam troszkę inny pogląd na to, ale chciałam, a nie będę się z panem doktorem spierać, ponieważ chcę kolejny temat poruszyć, a czas goni. Mianowicie willa państwa Kwaśniewskich w Kazimierzu. CBA ujawniło dokumenty, ujawniło bardzo ważne rzeczy związane właśnie z operacją Krystyna. To jest nazwa operacji, o której pisała, proszę państwa, Gazeta Polska w 2011 roku na ten temat. Narracja mediów, polowanie na Kwaśniewskich. No tak, ale wpadli sami we własne sidła, bo chwycili się agenta Tomka, że nareszcie mają tutaj agenta Tomka i dołożą PiS-owi i Mariuszowi Kamińskim. Znaczy opozycja wpadła w tak, sidła, tak? Dołożą nareszcie Mariuszowi Kamińskiemu i PiS-owi i chwycili się agenta Tomka. No i bardzo dobrze opublikowano te dokumenty. Mają to, czego chcieli. No, ale, że opowiadają, że to jest polowanie, no to zawsze będą za cierpiętników uchodzili. No to jest normalne. Ale czy pana zdaniem ta narracja przebije się do ludzi? Ja nie mówię o tych twardogłowych, którzy od początku czytają Gazetę Wyborczą i twardo do tej pory są wyznawcami tego, co pisze. To zależy od mediów, czy podejmą ten temat i czy wyjaśnią ludziom, o co w tej całej sprawie chodzi. Ale trzeba wyjaśnić w sposób prosty, w kilku zdaniach i wtedy się przebije. Bardzo ciekawa jest kwestia fake newsa, który się pojawił kilka dni temu, dotyczącej rzekomej kary dla Polski, czyli że TSUE 2 miliardy bodajże, czy miliony już w tej chwili. Nie, 2 miliony dziennie, dopóki kasta nie będzie ponad prawem, czyli nie zostanie wycofana ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego. I teraz Jacek Sariusz-Wolski, kiedy z nim rozmawiałam w Polskim Radiu 24, powiedział, że to był absolutnie fake news, podobny do tego, jak nam groziła kara za każdego imigranta za nieprzyjęcie tak, tych ludzi, którzy mieli być w Polsce relokowani. Kiedy się zapytał, to pan Jacek Sariusz-Wolski spytał się jednego urzędnika unijnego, skąd się to wzięło, no to on powiedział wprost z sufitu, tak? No tak, ale pamiętajmy, że decyzje Unii Europejskiej, czyli tego prawego i lewego ramienia Berlina, Komisji Europejskiej i TSUE wobec Polski nie są oparte na prawie. Bo prawo wobec nas w Unii Europejskiej nie działa. To nie jest system taki jak kiedyś na przykład w Prusach.
to jest system podobny do bolszewi, to znaczy prawo jest traktowane instrumentalnie. I to, że nałożenie takiej kary na Polskę byłoby niezgodne z prawem, nie ma żadnego znaczenia, bo większość kroków podejmowanych przez Polskę jest krokami bezprawnymi. Natomiast oczywiście takie plotki są bardzo pomocne Berlinowi w rozgrywaniu sprawy w Polsce, bo Polacy bardzo reagują na to z przerażeniem, tak, że o to będą musieli płacić. Więc tym bardziej trzeba Polakom przypominać, że za chwilę będą płacili 20 zł więcej za kilogram mięsa, jak chcą być w Unii. Panie doktorze... Chcesz być w Unii? Głoduj. Koniec. I to, trzeba podjąć kontratak. Ale, i właśnie ale jest doskonała jest teraz okazja, moment idealny, żeby ten kontratak przeciwko Berlinowi podjąć. Panie doktorze, albo się Polacy staną weganami, do czego nawołuje Sylwia Spurek. No dobrze, ale pani to Spurek mówi, pani, no nie mogą wszyscy Polacy powędrować do szpitali psychiatrycznych. No. To jest, to, panie doktorze, debata, która się odbywała wczoraj w Brukseli, była przy pustej sali. To widać, jak to rzeczywiście bardzo interesuje europosłów opozycji. Bo ale debata nikogo nie interesuje. To nie chodzi o to, że debata ma znaczenie, bo kogoś interesuje. To jest wszystko po prostu instrument nacisku na Polskę. Tam można byłoby tę debatę robić w dwie osoby, prawda, w kawiarni. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby był tytuł w prasie. Była debata w Parlamencie Europejskim i potępiono Polskę, tak? Więc jak potępiono Polskę, to trzeba, żeby Polska potępiła Parlament Europejski. Koniec, kropka. Kto ma największe szanse w starciu z Andrzejem Dudą? Bo Robert Biedroń kreuje się na polityka, który bardzo dba o Polaków i o środowisko. Nie, no dajmy spokój z Biedroniem, naprawdę. No. Są kandydaci egzotyczni. Ja się zgadzam zawsze. No, w dawnych czasach, czyli w latach 90. był taki kandydat, który produkował wkładki do butów bodajże. Coś takiego. Nie, niemożliwe chyba. No jak to niemożliwe? Ja pamiętam jeszcze jego wystąpienia w telewizji. Więc a teraz facet od produkcji wkładek do butów został zastąpiony przez Biedronia. No to jest mniej więcej ta sama skala. Tak? A więc... tu właśnie przypomnijmy, jak wyglądała kampania wyborcza. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. No widzi pan, gadające głowy. Gadające głowy, które mówią o jenotach, które mówią bardzo ciekawe rzeczy, a nie mówią meritum, tak? O co chodzi, będzie chodziło w kampanii wyborczej. Rzeczywiście, proszę państwa, to była bardzo, bardzo egzotyczna, bardzo egzotyczni kandydaci, bardzo egzotyczna kampania. Natomiast my jesteśmy tu i teraz, czyli wracając do tematu. Mamy Roberta Biedronia, mamy Szymona Hołownię, mamy Kosiniaka-Kamysza, mamy Kidawę-Błońską. Wydaje się, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska chyba jest najpoważniejszym kandydatem, mimo tych wszystkich top wpadek i tego całego odium, który towarzyszy. Wpadki się nie liczą. Chodzi o to, kandydat poważny z punktu widzenia opozycji jest ten, kto zdoła zebrać głosy opozycji, tak? I ponieważ do tej roli została wyznaczona Kidawa-Błońska, no to ona jest najpoważniejszym kandydatem w tym sensie, że ma największy potencjał zebrania wszystkich głosów opozycyjnych. Aparat partyjny za nią stoi, chociaż... Tak. Plus media oczywiście, typu TVN, tak? No dobrze, a Kosiniak-Kamysz, szef PSL? No tak, ale Kosiniak-Kamysz, który wydawało się... że będzie szedł w górę, tak? Że tak? Dojdzie do tego, że będzie kilku kandydatów o mniej więcej wyrównanych szansach, kontrkandydatów do prezydenta Dudy, o wyrównanych szansach i wtedy nie wiadomo, kto się dostanie do drugiej tury. To już teraz widać, że ci trzej kandydaci odbierają sobie nawzajem głos. Czyli nie są w stanie ani Hołownia, ani Kamysz przekroczyć tych tam 10 czy 12%. Tak? Więc sobie nawzajem odbierają głosy i w związku z tym to odpadną w pierwszej turze. Już te rachuby, że Kamysz, no, który nie... jest poważniejszy w sensie nie zagrożenia prezydentowi Dudzie, ale poważniejszy no, w sensie poziomu, że tak powiem, wystąpień, że on się wysforuje naprzód i to on zbierze te wszystkie głosy targowicy. Ale okazało się, że nie, że oni przedobrzyli,
I sobie nawzajem te głosy odbierają i elektorat przepływa między tymi trzema, czy no, czterema, bo jeszcze, prawda, ten egzotyczny Biedroń. Ale może być taka sytuacja, jeżeli by była druga tura, że będzie koalicja wszyscy przeciwko PiS, tak, prawda? Tak. I to tak być najprawdopodobniej będzie. Tak, właśnie... tylko tutaj wszyscy myśleli, że jednak Bosakowi uda się zebrać więcej głosów, a tymczasem jest na poziomie 5, a w zasadzie 4 w tej chwili. Ale dlaczego? Że nie jest dobrym kandydatem? Że jest mdły? Że nie ma takiego poparcia? Tak, a poza tym no, to nie są wybory parlamentarne, gdzie twardy elektorat na skutek kapitulanckiej polityki PiS-u przechodził do Konfederacji. A teraz jest zupełnie co innego. A teraz jest inna sytuacja. Inna sytuacja, proszę Państwa. Więc elektorat kończyć. Bosaka nie będzie decydował o zwycięstwie Dudy, chociaż ja myślałem, że początkowo, że będzie decydował. No a tutaj tak? Pan doktor się, proszę Państwa, rzadko, ale przyznaje się do pomyłki, jak Państwo słyszeli, że myślał inaczej, a rzeczywistość zweryfikowała te jego poglądy. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Będziemy rozmawiać oczywiście za tydzień na temat polityki krajowej, a ja Państwa zapraszam, żebyście zostali z Telewizją Republika, bo za chwilę drugi gość, Stanisław Pięta.